Pewnego dnia badacze podążający tropem samicy dokonują niezwykłego odkrycia. Najważniejszego podczas 3 lat wypraw. Młode pandy na wolności. Nawet najbardziej doświadczony spośród strażników przez 23 lata widział młode tylko 2 razy. Ma od 6 do 9 miesięcy i siedzi na drzewie przez 2 dni bez pokarmu, czekając na powrót matki. Czarno-białe plamy stanowią zaskakująco skuteczny kamuflaż wśród gałęzi. Kolejny element układanki. Kryje się na drzewie, prawdopodobnie przed samcami, nabuzowanymi hormonami. U innych niedźwiedzi samce zabijają ubiegłoroczne młode, ponieważ samica z młodym nie przystępuje do godu. Ekipa skupia się na poszukiwaniu młodych na drzewach. Udaje się jej znaleźć jeszcze młodszego niedźwiadka, który także spędził cały dzień na drzewie. To nie odosobniony przypadek, tylko normalne zachowanie pand na wolności. Odkrycie nasuwa ważne wnioski. Młode potrzebują do przetrwania nie tylko bambusów, ale i drzew.